Co jakiś czas do mediów jak bumerang powraca sprawa konfliktu Cezarego Kucharskiego z Lewandowskim. Były menadżer piłkarza bardzo często prześmiewczo wypowiada się o parze, chcąc ukazać ich rzekomą obłudę. W wywiadzie dla Przeglądu Sportowego Kucharski ujawnił kolejne anegdoty z życia piłkarza. Według słów byłego agenta, PR-owcy Lewandowskich bardzo chcieli stworzyć im wizerunek króla i królowej Polski do tego stopnia, że zainteresowani za bardzo w to uwierzyli. Cezary Kucharski w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego powiedział, że według jego oceny Lewandowscy mają przekonanie o swojej wyższości, a współpracowników traktują przedmiotowo. Na poparcie swoich słów przytoczył historię, kiedy Lewandowski po podpisaniu ważnego kontaktu z Bayernem za 100 milionów euro miał zadać mu pytanie, po co mu w ogóle jest potrzebny agent. Kiedy Kucharski dopytał o oczekiwania piłkarza, ten miał odpowiedzieć, że do organizowania papieru toaletowego. Oni głęboko wierzą, że są królem i królową, traktują ludzi niemalże jak poddanych. W Monachium podpisaliśmy kontrakt na 100 milionów euro. Usiedliśmy we dwóch, a on wypalił, po co mi w ogóle agent? Poznaliśmy się, gdy zarabiał 2500 zł miesięcznie, a to pytanie padło po 8 latach naszej współpracy, kiedy poświęciłem mu pewnie więcej czasu niż swoim dzieciom. Za nami były transfery, gdzie zaczął zarabiać 250 tysięcy zł dziennie. Nie widział zależności mojego wpływu na to. Odpowiedziałem pytaniem, czego oczekujesz od agenta. Odpowiedział, jak potrzebuję papieru toaletowego w domu, to chcę, żeby agent to organizował, wspomina Kucharski. Robert Lewandowski nie ma ostatnio dobrej pasy zarówno w mediach, jak i na boisku. Gra polskiego napastnika została skrytykowana po meczu FC Barcelony z Gironą. Zarówno polscy, jak i hiszpańscy dziennikarze sportowi zgodnie przyznają, że gra piłkarza pozostawiła wiele do życzenia. Najczęściej zwracają uwagę na problem piłkarza z jakością podstawowych zagrań,